dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Katowic. Przy ulicy Boheńskiego w Katowicach, w granicach dzielnicy osiedle Witosa, niedaleko granicy z Załężem, znajduje się zespół zabudowy Szybowschodniego II, dawnej kopalni Kleofas. Na zabytkowy kompleks zabudowy szybu składa się wieża wyciągowa Szybowschodniego II wraz z maszynownią i nadszybiem. Budynki nadszybia i maszynowni powstały w stylu historyzmu ceglanego. Kompleks zabudowy pochodzi z lat 1913-1921, a sama zaś wieża wyciągowa została wzniesiona w latach 1913-1916. Wieża szybowa o wysokości 25 metrów jest konstrukcją stalową, dwuprzedziałową, z jednym zastrzałem i trzonem obudowanym blachą. Na wieży znajdują się staliwne koła, zamontowane w dwie pary na wspólnym podeście. Koła są na wysokości 22,2 metra i przetrwała tylko para od strony zachodniej przy ulicy Boheńskiego. Wieża jest stosunkowo niska, a podobnych wież na terenie Katowic w tego typu obiektach powstałych do 1945 roku nie ma, przez co jest ona wyjątkowa. Wieża szybowa jest także jedyną tego typu konstrukcją przetrwałą po zabudowie kopalni Kleofas. Zespół zabytkowy Szybowschodniego II wpisany jest do rejestru zabytków. Pod koniec lat 80. XIX wieku w kopalni pisze się Cleophas, później Kleofas. W Załężu zaszła potrzeba budowy nowych szybów wentylacyjnych z dala od szybów głównych zakładu. W 1888 roku został zaprojektowany szyb wentylacyjny Schwarzenwelt 1, wschodni pierwszy, o głębokości 110 metrów. Wraz z szybem powstała drewniana wieża szybu z kołowrotem ręcznym. Był on połączony z polem eksploatacyjnym wschodnim pierwszym na poziomie 86 metrów. W latach 1890-1891 szyb został zgłębiony. Miał on kanał kominowy z piecem wentylacyjnym na poziomie 126 metrów, który w 1900 roku zastąpiono wentylatorem elektrycznym. W 1904 roku wieża szybu została zastąpiona przez konstrukcję metalową, a kołowrót zamieniono na elektryczny. W latach 1913-1916 w odległości 12 metrów na zachód od szybu wschodniego pierwszego została zbudowana wieża wyciągowa szybu wschodniego drugiego. Szyb zaś został zaprojektowany jako dwuprzedziałowy, wschodni i zachodni. Przedział zachodni ukończono w 1921 roku i przeznaczono go do obsługiwania poziomów 162, 286, 374, 442 i 503 metry. W kwietniu 1922 roku pogłębiono go do 519,8 metra. Drugi przedział wschodni ukończono w marcu 1927 roku. Wykorzystywany był do wydobycia węgla kamiennego z tychże pokładów. Szyb wschodni drugi pełnił różne funkcje: szybu wentylacyjnego, wdechowego, zjazdowego, materiałowego, wydobywczego, a w związku z bliskością linii kolei piaskowej także szybu podsadzkowego. W latach 1923-1926 kopalnia Kleofas wybudowała linię kolejki wąskotorowej 650 mm, łączącej szyb wschodni drugi z dwoma cegielniami położonymi na południe i wschód od szybu. W dniu 9 marca 1931 roku ukończono linię kolejową o rozstawie szyn 785 mm, prowadzącą z piaskowni m.in. do szybu wschodniego drugiego. Linia dostarczająca piasek została zelektryfikowana. Zaraz po II wojnie światowej zaplanowano w szybie wschodnim drugim wykonanie podszybia. W latach 50. XX wieku zlikwidowano szyb wschodni pierwszy,
który pod koniec swojej działalności pełnił głównie funkcję szybu podsadzkowego. Do 1959 roku pracował przedział wschodni szybu wschodniego drugiego, służący do transportu klatkowego, po czym urządzenie wyciągowe wraz z kołami linowymi zdemontowano. W roku 1961 zlikwidowano połączenie wąskotorowe 785 mm prowadzące do szybu wschodniego drugiego. W 1966 roku wzmocniono konstrukcję wieży. W 1969 roku wymieniono zaś koła linowe w części zachodniej, zastępując je współcześnie istniejącymi. Do szybu wschodniego drugiego dobiegała normalnotorowa bocznica kolejowa kolei piaskowej, linia numer KP-426, otwarta w roku 1959. Budowa linii trwała w latach 1957-1959. Została ona zelektryfikowana przed 1980 rokiem. Przed 2005 rokiem zaś tory bocznicy rozebrano. W listopadzie 2004 roku w kopalni Kleofas zakończono wydobycie. Miesiąc później zaś, 31 grudnia 2004 roku, dawna kopalnia została zakupiona od katowickiego holdingu węglowego przez spółkę restrukturyzacji kopalni. 23 listopada 2010 roku zespół zabudowy szybu wschodniego drugiego został wpisany do rejestru zabytków. Do roku 2016 zabudowa szybu wschodniego drugiego pozostawała własnością spółki restrukturyzacji kopalń. Na wiosnę 2017 roku na terenie zabudowy zaczął się remont. Aktualnie jest on własnością prywatną. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.